Był poetą polskiego romantyzmu, jednym z wieszczów narodowych, mistrzem języka polskiego. Poeta pełen tajemnic i sprzeczności. Człowiek bardzo delikatny, a jednocześnie życiowo praktyczny. 4 września 1809 roku urodził się Juliusz Słowacki, wieszcz narodowy epoki romantyzmu. Juliusz Słowacki to wieszcz narodowy uznawany za jednego z największych przedstawicieli polskiego romantyzmu. Do kanonu literatury wprowadził takie utwory jak W pamiętniku Zofii Bobrówny, Hymn, Testament mój, Grób Agamemnona, a także takie dramaty jak Kordian czy Balladyna. W ramach programu studiów, które podjął pod wpływem matki Salomei, miał wykłady m.in. z prawa rzymskiego i kanonicznego, z egzegezy i łaciny oraz z filozofii. Słuchał też prawdopodobnie wykładów z literatury polskiej i rosyjskiej, z malarstwa, muzyki, historii powszechnej. Takie wykształcenie na stojącej wówczas na wysokim poziomie uczelni wileńskiej, które wzbogacił opanowaniem języków angielskiego i hiszpańskiego, otworzyło przed Słowackim możliwość korzystania z różnojęzycznej literatury. Gdy wybucha powstanie listopadowe, wita je z entuzjazmem. Pisze słynny hymn przedstawiający Warszawę w momencie historycznego uniesienia. Związawszy się z rządem powstańczym, podejmuje misję dyplomatyczną, wyjeżdża na zachód Europy. I będzie to pożegnanie z krajem już trwałe na zawsze. Twórczość Słowackiego obejmowała powieść poetycką, lirykę, dramat, poemat. Wśród jego utworów znajdują się również te o charakterze filozoficzno-mistycznym. Biografia Juliusza Słowackiego jest niezwykle barwna, bo związana z jego dalekimi, egzotycznymi podróżami. Był w Libanie, w Grecji, dobrze znał Włochy. Był człowiekiem, który przy ogromnej poetyckiej wyobraźni był także niezwykle życiowo praktyczny. Potrafił zawiadować swoimi finansami. W swej twórczości Słowacki odnosił się również do narodu polskiego. Tym, co charakteryzuje ów naród, jest jego zdaniem umiłowanie wolności. Stąd posłannictwo narodu polskiego sprowadza się do przekazywania światu wzoru budowania społeczeństwa opartego na idei wolności duchowej, republiki ducha. Spoglądając na wielki pejzaż twórczości Juliusza Słowackiego, wyróżnić trzeba między innymi jego twórczość dramatyczną, niezwykle różnorodną. Składają się nań dramaty historyczne. Jest w dorobku Słowackiego dramat Kordian, podejmujący podobną problematykę i podobne spory jak wielkie dramaty romantyczne Dziady i Nieboska komedia. Jest w tym dorobku także wiele utworów mistycznych. Stworzył bowiem Juliusz Słowacki swój, oryginalny, heroiczny, indywidualistyczny, duchowy system mistyczny, nazywany systemem genezyjskim. Myśl filozoficzna Słowackiego mieści się w nurcie, który od renesansu wlewał się coraz szerzej w intelektualną kulturę Zachodu. Przywłaszczał sobie miano filozofii, ale de facto stanowił synkretyczną zbitkę wątków zaczerpniętych z różnych dziedzin nauki, filozofii, kultury i cywilizacji. Postać rzeczywiście bardzo ciekawa, złożona, niekoniecznie odpowiadająca takim typowym wyobrażeniom o ludziach epoki romantyzmu. Twórczość Słowackiego, zwłaszcza w ostatnim okresie życia, przekracza ramy sztuki poetyckiej, a wkracza na teren filozofii, historiozofii, teologii i mistyki. Stanowi wielowątkowy materiał, trudny do analiz. Równocześnie materiał ten jest niezwykle inspirujący i poruszający, zarówno ze względu na tematykę obejmującą kluczowe pytania, jakie człowiek myślący może zadać, jak i sposób jej ukazania, gdyż nad całością twórczości Słowackiego dominuje mistrzowski język poetycki.